Takiej szkubeczki w Istebnej jeszcze nie było. Panie z Trójwsi połączyły siły i wspólnie zabrały się za darcie pierza. Tradycyjna szkubaczka miała miejsce w sobotę 15 lutego w dworze Kukuczka w Istebnej. Do tej pory nie było, w tej chwili mam nadzieję, że już to będzie, pisze się w kalendarz imprez, bo zainteresowanie jest bardzo duże, jak widać. Skubano nie tylko po to, aby skubać, ale aby wykorzystać pierze na kołdrę. A jak już panie naskubały i posprzątały, to przyszedł czas na biesiadę góralską. O oprawę muzyczną zadbał zespół Istebna oraz kapela Wałasi. W tradycyjnej szkubaczce mógł wziąć udział każdy. Mile widziany był jednak strój regionalny. Wszyscy mogli wziąć udział, z całej Trójwsi panie były. Zaprosiłyśmy też koła z gospodyń z Jaworzynki i z Koniakowa. Lubimy tak, żeby razem tak się integrować te koła, żeby każdy czuł się po prostu, że Trójwieś jest dla nas wszystkich, nie jakieś tam wydzielenia, że tu Koniaków, to Jaworzynka, ale żeby wszyscy razem. Pierwsza szkubaczka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.